Juraj Janosik pochodził ze wsi Terchowa na Słowacji. Urodzony w 1688 roku, w wieku 20 lat wstąpił do armii austriackiej i przydzielono go do oddziału stacjonującego w zamku Bitczy. Gawięziono groźnych przestępców. Poznał tam Tomasa Uhorczyka, który był harnasiem z bojów karpackich. I co zrobił Janosik? Jak to co? Pomógł mu uciec z więzienia, a miesiąc później sam zdezerterował i przystąpił do zbójeckiej bandy. Rok później Uhorczyk ładnie z bandy, a harnasiem dostał Janosik. Długo nie zbojował, bo zapli go po trzech krokach. W chałupie Uhorczyka Janosika oskarżono o zabójstwo plebana z Demanicy i skazano go na śmierć przez powieszenie, a hoku za lewe żebro. Co jest więcej takich ciekawostek? To zaobserwuj mój profil i zostaw co po sobie.